Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego nie planowałam zrobić, bo miałam w planie coś zupełnie innego i słuchajcie, poczta nie doszła. Poczta się obija, nie wiem czy to przez królową, przez jej 70-lecie jest wszystko opóźnione, nie wiem co się stało, ale jestem niepocieszona i powiem Wam, że jestem też oburzona nawet pocztą, bo sama coś wysyłałam i paczka zaginęła, więc słuchajcie, niepocieszenie, niezadowolenie, tym bardziej w dzisiejszym filmiku, ale kręcę, słuchajcie, coś, co mimo, że nie miało dzisiaj być, a jest, bo przechodziłam koło Camera Obscura. Camera Obscura jest to świat iluzji, taki miejsce, gdzie można się pobawić, zabawić, wesołe, ale powiem Wam, byłam tam kilka razy, nie zmieniają nic, jak się było raz, to już się widziało, nie ma nowych atrakcji, także jednorazowo super, wielorazowo W każdym razie do sklepu na końcu można wejść z pamiątkami. I do tego sklepu nie trzeba wejść na końcu, można wejść też z ulicy na początku. I ja weszłam na początku z ulicy, bo słuchajcie, kiedyś, jak była moja kuzynka Iza, to dostałam od niej właśnie z Kamery Obskura, ze sklepiku, taką piłkę do naciskania, odstresowywacz. Powiem Wam, że była świetna i chciałam sobie taką kupić, to zaszłam do tego sklepiku i słuchajcie, znalazłam wiele innych rzeczy, tak naprawdę tylko trzy. Ale chciałam je wypróbować, bo słuchajcie, nie widziałam tych rzeczy, mimo że jest napisane as seen on TV, czyli tak jak w telewizji widziane, nie wiem w jakiej telewizji, chyba tej Kamera Obskurowej, bo nigdy tych rzeczy nie widziałam, ale mnie zafascynowały, więc dzisiaj przetestuję dwie rzeczy, bo trzecia rzecz jest taka i to kupiłam tylko dlatego, że mi się to strasznie spodobało. Nie wiem co, ja tego, słuchajcie, nigdy nie miałam jako dziecko. Jest właśnie Świat Iluzji podpisane, Kamera Obskura. Nigdy jako dziecko nie miałam, a pewnie takie były i na pewno dzieciaki to znają, ale dla mnie, słuchajcie, starej baby, fascynacja. Zanim jednak przejdziemy do Kamery Obskury, też pokażę Wam, bo jestem pełna energii, bo zjadłam, słuchajcie, zamówiłam online sobie lasagne z restauracji Zizi. To taka sieciówka jest, ale przynieśli też, słuchajcie, gratisa. Patrzcie, Wam pokażę. Też, dzisiaj całe wideo nowości, bo nigdy czegoś takiego nie jadłam. To są makarony, makaron wysuszony w przyprawach. No ma więcej przypraw. Powiem Wam, że spoko pomysł. To tak mi się wydaje, że trzeba ugotować makaron, posypać przyprawy, do piekarnika wysuszyć. I ma się takie chipsy, bardzo, bardzo sprytne. Ale teraz przejdziemy z kruszonką w buzi do filmiku. Pierwsza rzecz, zawidziana w telewizji i którą widziałam w tym Kamerze Obskura, słuchajcie, to są balony w paście. Też tego nie wiem, czy to dzisiejsze dzieci znają, czy ogólnie dzieci w Polsce znają. Jest napisane Made in UK, więc nie wiem, czy to jest na cały świat wypuszczane, czy to jest tylko brytyjskie. Ja nie widziałam, słuchajcie. I jak zobaczyłam, że to jest balon w paście, to mówię, kupię. Chodzi o to, żeby tą pastę sobie wydłubać z tubki, nałożyć na rurkę i dmuchać. I wyjdzie balon. Proste. Powiem Wam, że ja czasami lubię takie pierdoły dla dzieci. Aha, to jest po prostu... A w którą się dziurkę dmucha? Dobra, w tą dmuchamy, tu damy balona. Powiem Wam, że ja lubię takie czasami dla dzieci. To jest taki odstresowywacz, takie coś... Dla Was może być też przykładem tego, co można może dzieciakowi kupić, albo sami będziecie chcieli spróbować. A przy okazji wiemy... Przy okazji wiemy, co świat produkuje. Już się same balony tworzą. Jak wygląda jak ślina. Wiecie, jak czasem tak te balony ze śliny tak... Ja kiedyś w autobusie tak siedziałam, patrzę naprzeciwko mnie taki chłopaczek, nie wiem, może miał 6 lat i sobie balony ze śliny naprzeciwko. Tak to patrzył przez okno. To było fascynujące, bo myślę, kurde, ja też tak robiłam. Dobra, nie wiem ile tego. Narysowana jest taka kulka większa od rurki. To jest rurka, więc kulka ma być większa od rurki. O, słuchajcie, to bardzo szybko wysycha. Wysychające.
Nie wiem, tyle? I co? Ręką? Rurką? A może jest napisane? Widzicie, trzeba czytać. O, poślij mi palce. Napisane jest zmocz, ale rozumiem, że dzieci będą używać śliny. Takie obrzydliwość. Tam, gdzie ślina, tam obrzydliwość. W sumie to mnie jara. Jara mnie. Dziwne rzeczy mnie jarają, słuchajcie. Nie wiem, tak? O, dziura się zrobi, ale dziura się zrobiła. Ale dziwne. Słuchajcie, dziwne, ale tu zostało nam dużo produktu. Ej. A można tym szczelić? W ogóle niby się klei, a się nie klei. Nie zostawia żadnej warstwy. Ciekawe, czy mogę to zużyć. Czekajcie, bo robię teraz bybry już. Zaczynam bybrać. Z jakiegoś powodu wychodzi to z boku. Poczekajcie. Jest napisane, żeby balon urwać kręcąc. I że on powinien... O, dziurę zrobiłam. Ale jestem zafascynowana, słuchajcie. Nigdy tak technologii nie widziałam. O. Wiecie co? Teraz, jak mam ten mały, taki babok z nosa. Normalnie konsystencja baboka. Bo baboki też właśnie takie sprężyste, trochę klejące, trochę nie klejące. Babok. Była piosenka formacji nieżywych schabów, baboki. Może to o tym? Dobra. Teraz mówię, żeby zakre... O nie, traci powietrze. Traci? Czy nie? Nie wiem, ale nie mogę... Przykleiło się tu. O nie. Ach. Słuchajcie, to się tak lepi do siebie, że można wszystkie dziury zniwelować. Iii, działa! Ej, ale śmieszne. Brzydkie? Bardzo brzydkie, ale działa. Delikatne. Chcę... O, serduszko! Ui! Nie pęka, słuchajcie, tak normalnie. Dziury się tylko robią. To nie chce tak pęknąć jak balon. Nie, po prostu dziury się robią. Ale dziwne, jeszcze jedno spróbuję i będę następny produkt próbować, ale działa, słuchajcie. Jeżeli ktoś chce, na pewno dziecku sprawi przyjemność. To jest... Tak. Już wam mówię, bo już wiem, o co chodzi. Nie dajemy aż tak dużo tej masy, jak na początku. Tyle. Ziarno grochu. Pośliniamy palec, czyli robimy trochę obrzydliwości. Formujemy. I sprawdzimy, czy wszystko to, co wam powiedziałam, rzeczywiście da nam balona. Ja pierdziu, powiem wam, że ja normalnie balonów się boję, że pękną, a to mnie nie stresuje, w ogóle mnie nie stresuje. A widać w kamerze, jak bańka mydlana dostało takiego bańkowo-mydlanego koloru. Ale piękne. Nie wiem, jak to jest z odbijaniem. Myślę, że bardziej to jest na konkurs. Kupić dzieciakom, kto większą bańkę nadmucha. Ale mega. Już mnie poliki bolą. Już mi się nie chce, słuchajcie. Spróbuję to odczepić. Ale cza... O nie, dziury się robią. Czekajcie, czekajcie. Szybko. I zaklejamy wszystkie dziurki. Trochę traci... Gdzieś musi być dziura, słuchajcie. Trochę traci powietrze. O, ale szkoda. Ale zarąbisty... Słuchajcie! No, trochę straciło powietrze. Teraz taki flak. Powiem wam, jeżeli jesteście osobami w moim wieku albo starszymi i nigdy tego nie widzieliście, kupcie, bo słuchajcie... Jednak pęka. Słuchajcie, fajne, ale jestem podekscytowana. I dużo tego w tubce jest, patrzcie. Zrobiłam 3 balony i nie wykorzystałam tego aż tak dużo. Jedyne co, to tutaj się owinęło dużo pozostałości, ale to bardzo łatwo schodzi. Tak jak mówię, to się klei, ale nie przykleja. Więc super, ale...
powiem wam, warte, nie wiem ile zapłaciłam za to, 3 funty? Warte każdego pensa. No to teraz słuchajcie, też zobaczymy, czy jest warte każdego pensa. Bańki mydlane, które można złapać razem. One nie powinny się rozbijać po złapaniu. Normalna bańka mydlana pęka, ta natomiast powinna się unosić i można takie łapać kilka i tworzyć jakieś konstrukcje. Więc prawdopodobnie jest to na podobnej zasadzie co to. Magic Balloon. Patrzcie, nawet nie popatrzyłam, jak to się nazywa. To był Magic Balloon. A tutaj jest inaczej napisane. Fun Plastic. Fun Plastic. A na tym jest Magic Balloon. A nie, też Fun Plastic. Widzicie? Fun Plastic. To natomiast jest Magic Bubbles. Tak, o, patrzcie, ma takie coś, że jak można sobie tak, tak wiecie. O. No i rozumiem, że po prostu dmuchamy bańki i je łapiemy. Zobaczymy. U, jest, patrzcie, zupełnie taka, tak, taki, taka żelowa konsystencja, taka trochę obrzydliwa. Ciek, al. No to nie podziałało, czekajcie. Dobra, łapię. Słuchajcie, wszystkie pękły. Zostawiły tutaj takie mydło. Może coś źle robię, czekajcie. Źle robię. Czy są jakieś instrukcje? No słuchajcie, nie wiadomo, czy to nam wyjdzie. Jest napisane, żeby dmuchać bańki w górę tak wysoko, że mamy czekać aż 5 sekund na opadnięcie bańki. Wtedy z koloru takiego tęczowego one stają się przeźroczyste i to jest sygnał, że możemy je łapać. Dodatkowo jest napisane, że w środowisku, gdzie jest dużo wilgoci, może zająć to więcej niż 5 sekund. A ja miałam nawilżacz powietrza włączony. O nie. Och. Patrzcie, nawet nie chcą się robić, ale gówno, widzicie? Po tym wspaniałości mam trochę gówna. Połączenie, dobre z niedobrym. No patrzcie, nic. O. Jak dmucham wolno, tworzy się jedna wielka bańka, która zresztą pęka, a chodzi o to, żeby było dużo baniek, które potem można łapać, więc nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, dwie poleciały. Jedna, druga. Nie kleją się, klejcie się. Ale słuchajcie, o to chodzi, żeby je można było właśnie przykleić na palec i miały być klejone dwie albo więcej. Ale jednak no, działa, nie działa. Jak już się do tego punktu dojdzie, to może być, widzicie, manipulacje z bańką. O, dziurę zrobiłam sama. Słuchajcie, nie. Na końcu tworzy się ta warstwa, jest bardzo podobna do tej, z której robiliśmy balony. Wydaje mi się, że to jest ten sam materiał, to samo tworzywo takie, co od tych balonów, ale tutaj wymaga to... wymaga to komplikacji. Porównując szczególnie do tamtych baniek, dodatkowo jest takie syfilistyczne, porównując szczególnie do tamtych balonów, to jest ogromną porażką. Nie polecam. I tyle, słuchajcie. Przyszłe wideo na pewno już mam nadzieję, ojenny. Na następnym wideo na pewno moje rzeczy, mam nadzieję, już dojdą. I zrobimy normalne wideo, bardzo takie na poważnie, gdzie będę testować rzeczy nie dla dzieci. A teraz... to wszystko, słuchajcie. Myślę, że czasami takie, wiecie co, rzeczy są fajne do pobawienia się, potestowania. Może ktoś z was się opiekuje dziećmi i coś takiego... może im sprawić, a może macie swoje, można im dać takie bańki, widzicie? Będzie przynajmniej miało dziecko zajęcie, pół dnia będzie jedną bańkę próbować zrobić. Ale jaka duma, jak wyjdzie, taka duma będzie. No i tyle, słuchajcie, mówię takie głupoty straszne, bardzo duże głupoty dzisiaj, ale bardzo chciałam też wypróbować i powiem wam, że balon mnie zaspokoił. To było coś, co polecam nawet dorosłym, bo dobra zabawa, dmuchanie. No i tyle. Pozdrawiam was ciepło. Pozdrawiam was ciepło. Widzicie, zapomina, to odmurzcza takie wydmuchiwanie powietrza z siebie. Czyż cały tlen ze mnie uszedł? Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski. Życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło. I do zobaczenia.